Zapraszam panie profesorze z wielkim szacunkiem, z wielką sympatią. Dzień dobry państwu. Widzę tutaj bardzo duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o formację, jak i też formację wiekową, nie tylko zawodową, branżową, a również wiekową. I to mnie cieszy z dwóch powodów. Po pierwsze, jak każdego skrzydłego 60-latka cieszy mnie to, że będę być może wspomniany kiedyś po moim odejściu dzięki obecności tutaj osób nie do końca uformowanych. Jak też cieszy mnie to, że osoby, które są dobrze uformowane, jak widzę, też są takie tutaj, interesują się czymś de novo, pragną zachować świeżość uczuć i świeżość spojrzenia na świat. Jak powiedziałem, można dwojako, albo powierzchownie i krótko, albo dogłębnie i nie skończyć nigdy. Mózg w atlasie to jest mózg wyjęty z ciała człowieka. To jest wyjęty na stole resekcyjnym w czasie autopsji. Mózg w atlasie, schemat mózgu w atlasie, państwo widzą mózg w obrazie zbadania metabolizmu mózgu, aktywności, tudzież tutaj mózg podłączony do drutów, tak jak ja w tej chwili, tylko troszeczkę inaczej. W czasie badania elektroencefalograficznego mózg rozmawiający z drugim mózgiem, też trochę tak jak my i być może my to, mózg mapujący to, co powstaje w jego archiwach, zasobach. Szanowni Państwo, to jest najpiękniejszy obraz, jaki w życiu widziałem. Nadal mam szczęście widzieć, nie powiem codziennie, ale prawie codziennie. To jest żywy mózg w czasie operacji. Po otwarciu czaszki słychać pogłos ssaka i innych urządzeń w czasie. Tutaj widzimy błonę, która pokrywa mózg, zwaną błoną twardą i zawoje mózgu wypełnione, pokryte naczyniami zewnętrznymi, wypełnionymi krwią. Mózg tętni i to jest ten obraz, o którym mówiłem, ten aspekt taki fenomenalny. Tętnieniem krążeniowym i tętnieniem oddechowym. Właściwie nie ma drugiej takiej specjalności naukowej, która by doświadczała tego obrazu. Bo neurolog też bada mózg przez aspekty jego efektów jego działania, a nie przez ogląd wizualny, przyżyciowy. Anatomopatolog, neuropatolog bada mózg po wyjęciu z ciała człowieka, jakbyśmy przed chwilą powiedzieli. Żeby badać mózg, oczywiście zastanawiamy się i w tym naszym wystąpieniu będziemy powierzchownie, pokrótko mówili o narzędziach, o obiekcie, o nim samym, o historii tych badań i o stanie wiedzy, jaka jest w tej chwili. Badania i lokalizacja tego, co najważniejsze w funkcjonowaniu organizmu człowieka, została przez Alcmeona z Krotonu umieszczona w mózgu. Jakkolwiek to Arystoteles jest traktowany jako ojciec nauki medycznej, to on właśnie za jego sprawą na całe stulecie wstrzymała się aktywność myślenia o mózgu, bowiem on umieścił ten aspekt najważniejszości, największej istotności w ciele człowieka, w sercu. No to potem uczeni wrócili z powrotem do mózgu, a ostatnia dekada to był apogeum dotychczasowej historii badania mózgu. Metody badania mózgu, anatomia, histologia, elektrofizjologia, biochemia, genetyka, wyczytuję. No i kliniczne.
neurologia, neuropsychologia i poza medyczne, cybernetyka, filozofia. Wszystkie są, powiem, najważniejsze. Wszystkie są jednako ważne. Bez żadnej z nich nie szłoby dalej postępować w Poznaniu. Poznaniu w ogóle i Poznaniu mózgu w szczególności. Jak mówimy o narzędziach, one muszą być adekwatne zawsze, prawda? Adekwatność tych narzędzi tutaj symbolicznie pokazuje nam właśnie urządzenie pneumatyczne i zegarek. I wiadomo, że nic z tego nie będzie. Postępowanie w ramach tego badania, oprócz narzędzi, metody, też jest ważne. To zawdzięczamy Popperowi. Popper opisał nasz etykiet, nasz stosunek do poznawanego obiektu. Jest możliwy, jest słuszny, jest racjonalny, jest skuteczny. Jeżeli postawimy hipotezę, a następnie zweryfikujemy empirycznie. I tutaj mylimy się ten, kto by traktował tę empirię jako źródło, jako poszukiwanie sposobów na udowodnienie hipotezy. Popper zakłada prawość, słuszność takiej hipotezy, nie takiej, na którą na poparcie której znaleziono dowody, lecz takiej, która obroniła się przeciwko kontrargumentom. Ta weryfikacja empiryczna według Poppera to nie jest szukanie poparcia, lecz szukanie sposobu na obalenie. Dopiero wtedy, kiedy zostanie oczyszczona z wszystkich możliwych zarzutów, wtedy staje się hipotezą kwalifikowaną i stanowi podstawę dla następnej hipotezy. Taka jest filozofia skuteczna, słuszna, poznana. Do tego, do tej teorii hipotez, dokładając odpowiednie narzędzia z weryfikacją, o której mówiliśmy, musimy dołożyć jeszcze aksjom analityczny, który jest warunkiem sine qua non prawidłowego rozwoju nauki. Moje wystąpienie jest, jak powiedziałem, powierzchowne, bowiem też nie możemy zostać specjalistycznym w żadnym wypadku, ani w sensie medycznym, ani też z powodu słuchaczy, ani w sensie pozamedycznym, filozoficznym, z powodu mówiącego z racji jego ignoranctwa w tym zakresie. Bardzo ważne źródło informacji i ważny krok milowy położył w Poznaniu mózgu i w ogóle w medycynie Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, proszę Państwa, to był pan, który urodził się w Świdwinie, czyli w Świdwinie. Tam też wychował, a jako naukowiec dorósł w Berlinie. W 1858 roku opublikował swoją pracę na temat budowie komórkowej ciała ludzkiego. I to był początek, chciałbym, żeby Państwo zapamiętali to, to był początek ery medycyny jako nauki. Jako nauki opartej na dowodach, to co mówimy, używając słowa amerykańskiego, evidence-based medicine, czy evidence-based science, zapoczątkowało się wtedy, do onegdaj, to wówczas medycyna była traktowana jako sztuka, rzemiosło, sztuka. Od tego momentu zaczęła być coraz bardziej nauką. Pomijam to, że staje się coraz bardziej nauką, przestaje coraz bardziej być sztuką. Coraz mniej jest humanizmu, coraz mniej jest spotkania z chorym jako z człowiekiem, coraz więcej jest. Z drugiej strony jest to cena, którą płacimy za to, iż przez te półtora wieku średnia długość życia ludzkiego podwoiła się. Dzięki temu, że medycyna jest, jak wspomniałem, nauką opartą na dowodach. Następny krok, początek naszego stulecia, Nagroda Nobla dla Monika Hala i Kamilo Godzi za odkrycie tego, iż mózg zbudowany jest z komórek. Dowówczas
uważano mózg jako jednorodną masę nawarytowatą bezpostaciową. Od tego momentu wiemy, że zbudowany jest komórek. Przy okazji mamy pierwszy kanał, który został obalony, o czym później, a ten oto, iż według Goldziego człowiek rodzi się z pewną ilością komórek nerwowych i nie zmienia, nie powiększa liczby tych komórek. Jedyne, co może się zdarzyć, to jest ubywanie komórek nerwowych. I to był kanon, który egzystował i który był respektowany przez całe stulecie, opracowany przez Goldziego. Następnie funkcje wyższe. Proszę Państwa, Moniz, iberyjski neurochirurg, wprowadził, może inaczej to w pierwszej połowie XX wieku Amerykanie budowali kolej transkontynentalną i robotnik kolejowy o nazwisku Gage, Phineas Gage, dostał urazu w taki oto sposób, iż pręt metalowy wymysł musi z rąk i pod naprężeniem uderzył w głowę, wbijając się, tak jak tutaj ta ilustracja pokazuje, jedna i druga, przebijając pod dołu podskroniowego cały układ czołowy na wylot i wyszedł przez sklepienie czaszki. Okazuje się, że mimo wszystko Gage nie zmarł. Gage przeżył. Jak później okazało się, jak to zapisał jego general practitioner, lekarz pierwszego kontaktu, Gage is not more the same person. Nie jest więcej tą samą osobą. Zmienił swoją osobowość. I to był pierwszy przypadek obserwacji o tym, że pewne funkcje mózgu mogą być funkcjami, znaczy, że funkcje psychiczne znajdują się w pewnych częściach mózgu, a konkretnie tutaj pokrzano płacie czołowym. To stało się podstawą do Nagrody Nobla w 1949 roku dla Edgara Moniza, który wprowadził psychochirurgię jako zabieg operacyjny pomagający ludziom z nadmierną pobudliwością w przebiegu psychoz endogennych. Państwo znacie to z literatury, chodzi o lodowlad kukułczym gniazdem. Zabieg arcyprosty, polegający na wprowadzeniu wąskiego narzędzia do mózgu i wykonaniu jednego ruchu odcinającego w efekcie połączenia między korą płata czołowego a resztą mózgu, a zwłaszcza strukturami głębokimi, konkretnie wzgórzem tak zwanym mózgowym. Później pan profesor Sułowik, który jest moim poprzednikiem, nauczycielem i mistrzem, który założył tutaj w Szczecinie neurochirurgię, a jest współtwórcą neurochirurgii w ogóle w Polsce. W tej chwili jest najstarszym żyjącym neurochirurgiem polskim, ma 93 lata. W tej chwili akurat wyszedł tam z oddziału kardiologicznego w mieście, ale dzwoniliśmy, rozmawialiśmy przed chwilą. Niedawno celebrowaliśmy jego 93. urodziny plus 6 miesięcy jako krąg kolejny, ale w tym wieku każdy miesiąc to jest krąga rocznica, jakbyśmy wyznali. On wykonywał te zabiegi w kościanie, takie jest sanatorium psychiatryczne Narodowego Poznania. Wykonywał ich spór. Na świecie od tego czasu do pewnego momentu nie wprowadzono farmakologii udoskonalono, wykonywano ją bardzo wiele w Związku Radzieckim. Potem, ponieważ wykonywano je również w sposób dyspozycyjny na podstawie innych wskazań niż merytoryczne, potem powieszono kilku neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych, zaprzestano, a pan ma
Pawlik dostał nagrodę Nobla w 1949 roku. Taka była historia pierwszego etapu psychochirurgii. Następny, nie tyle etap, co następny krok milowy to Sherrington, który wykazał, że powiedzmy sobie zwrócił uwagę na mózg jako całość i na jego integracyjną działalność. Potem doszliśmy do wniosku, że badamy mózg nie przez obserwację tego, co mózg robi sam z siebie, lecz przez zadawanie bodźców, drażnienie, zadawanie pytań. Tak. Dzięki temu doszliśmy do, proszę Państwa, dużej wiedzy o mózgu. To jest początek koniec pierwszej połowy XX wieku. To był jeszcze okres, kiedy operowaliśmy neurochirurcy, jakkolwiek jeszcze wtedy nie byłem wśród nich. Operowano mózg z nieczulnymi miejscowymi. Ciekawostka może to brzmi troszeczkę kuriozalnie, ale tak de facto jest. Mózg bowiem nie ma zakończeń nerwowo-uczuciowych i mózg można kłuć, nacinać i nie boli. Kiedy nie znamy jeszcze narkozy bólnej poprzez wprowadzenie rurki intubacyjnej do trawicy i oddychanie, włączenie chorego w całkowite wprowadzenie w narkozę, operowano znieczuleniu miejscu. Znieczulamy skórę, otwierano czaszkę i w trakcie operacji, dotykając tej czerwonej części mózgu, rozmawiano z chorym. To był okres największego rozkwitu neuropsychologii, bowiem można było się dowiedzieć, jaki efekt złożony może znajduje się w tej czy innej części, w sensie reprezentacji, w sensie źródła pochodzenia mózgu. Chory mówi wówczas, czuje się tak, mam mokro pod sercem, mam uczucie głodu, mam uczucie lęku czy dobrobytu i tak dalej. Tego w tej chwili nie jesteśmy w stanie poznać, ponieważ chorego wprowadzamy w uśpienie narkotyczne i następnie wybudzamy. To, co się dzieje, trudno chory oczywiście tego nie pamięta. W tej chwili następuje ponowny nawrót do chirurgii wybudzeniowej, tak zwanej brain surgery. W czasie operacji w okolicach tak zwanych elokwentnych co bardziej odważni, emocjonalnie powiedziałbym neurochirurcy to zaczynają robić, nie należy do takich. W Polsce też tego jeszcze nie robią. Duży wkład w badania nad integracyjną działalnością mózgu położył nasz nominat do Nagrody Nobla Jerzy Kotorski w latach 60. On właśnie tą publikację Integracyjna działalność mózgu był nominowany, ale jak się okazało, tłumaczenie na język angielski zawierało kilka formalnych takich niezbyt ważnych, ale jednak błędów zostało źle troszeczkę zinterpretowane i on za coś, co jest w sumie tak prawdę powiedziawszy naszą taką cechą, tak, mniej więcej i tak trochę jak. No ale tak to było, niemniej jednak i pozbawiał duszy. Potem zaczęliśmy się zastanawiać nad mózgiem, jak go ukryć w środku mózgu. I wtedy pojawili się redukcjoniści, to naukowcy, którzy tworzyli wyimaginowany, czy wymyślony przez siebie model mózgu i badali ten model, a więc sprowadzali obraz mózgu i jego funkcjonowania do pozycji komputera. I do nich należą właśnie twórcą takim wielkim badaczem w tym zakresie był właśnie Zachary Jung. My tutaj w Szczecinie badamy tak, oczywiście są poszczególne katedry, miejsca, gdzie można fizjologia, anatomia, biochemia i jeszcze inne. No i oczywiście na sali operacyjnej, jak to wiedziałem.
I to tak do niedawna wiedzieliśmy, że mózg jest zbudowany z komórek. Te komórki są różnorakie, są nerwowe, w tym również różne nerwowe, są nerwowe, w tym również różne nerwowe oraz łączą się te nerwowe ze sobą. Łączą się za pomocą synaps, synaps elektrycznych, synaps chemicznych, no i tak zwanych szczelin, czyli ciało komórki do ciała komórki, po angielsku blood. Komórki nadto są połączone, czy też zaopatrzone w włókna, włókna nerwowe, które są wypustki, dendryty, neuryty to te główne, dendryty to są te drobne, które są łączą się z drugimi komórkami oraz łączą się z efektorami albo też z receptorami. W efekcie wiemy, gdzie się znajduje, widzieliśmy, gdzie się znajduje ośrodek mowy, ruch, uczucia, przetwarzania bodźców wzrokowych, jak Państwo widzą, mierzę tu mniej więcej jest myślenie, a tam jest odczuwanie, kojarzenie, mniej więcej. Wiemy, co jest w samym środku, w tak zwanym pniu mózgu, wiemy, co to jest twór siatkowaty, że stanowi pewne źródło pewnego tonusu, napięcia i stawiania mózgu w gotowości. Wiemy, że mózg działa na zasadzie pętli hamująco-pobudzającej, że w każdym miejscu, gdzie pojawia się pobudzenie w otoczeniu, narasta opór, czyli hamowanie. Wiemy w końcu, że to nie jest tak, że mózg śpi cały czas. W pewnym momencie... Panu profesorowi Wojtyrowi za tę wypowiedź, za obecność, za poświęcenie tych 6 czy 7 kwadransów, wszystko co ważne. Akademicy Klimentu powinno trwać około 90 minut. No i nieco więcej trwało, bo było ważne, ciekawe. Z przerwanym jest na mnie.